Manka, która ma Yama Deproid, wam bardzo serdecznie w części drugiej Toro Park. I oczywiście niestety muszę film nagrać drugi raz, ponieważ miałem przeszkodzenie i to nieważne, nagrywam dalej. Mamy tutaj ładną roślinność, palmy oczywiście, jak wszędzie, no, roślinność na Teneryfie jest piękna. Tutaj nie polecam oczywiście nikomu skakać. Nie, śmieszne, tak wiem, jeziorko. Może to nawet to, oczywiście nie tam, gdzie był ten park, nie pamiętam, jak się tutaj nazywał. Jak wiecie, to możecie mi napisać w komentarzu, ale oczywiście nie musicie. Wręcz nawet nie powinniście, bo nie ma sensu tego pisać. I tu chodzimy, tak, będziemy chodzić raczej, ale też chodzimy. I takimi tymi, i tu mam tak, no, chodkami, bo tak jest fajnie. Kaktusy, zobaczcie. Właśnie chciałam wam też w parku pokazać kaktusy w naszym hotelu. Nie miałem okazji niestety, ale patrzcie, tutaj rośliny, tam jest dalej Lago Martiniak, czyli baseny z oceaniczną wodą i ocean atlantycki. Gdzie muszę tutaj tam wejść. Okej, więc tutaj mamy drzewa. Tu mamy właśnie to jezioro, tylko to bliżej, ale no teraz już nie zobaczycie, niestety, bo aż taki wysoki to nie jestem. Przecież tam jeszcze tak schylny, jakby swój bieg w miarę wysoki. No więc tu mamy duże liście. I tutaj mamy roślinność. I tutaj, moi drodzy, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Izba nie pa, trudno. Musimy tu rochtać. Patrzę, proszę was na kolejną część, zrobię urywkę.